Dzisiaj w moim 120-metrowym domu, który mam zamiar wyremontować za 50 tysięcy złotych, naprawiam to, co zrąbałem, czyli przejście. Zanim zaczniemy, chciałbym wam powiedzieć, żebyście nie zwracali uwagi na tą bulwę. Wiem, że ją mam, nie musicie mi pisać. Źle się z tym czuję i proszę nawet o niej nie wspominać, bo się obrażę. Pamiętaj, nie patrz na to. Dzisiaj, proszę państwa, trzeba naprawić to, co zrąbałem. Jakiś czas temu zrobiłem popelinę, bo trzeba było wyrównać ten murek. Chciałem to całe wyrównać. No i widać, jak to wygląda. No nie za ciekawie. Trzeba tylko uzupełnić i wyrównać. I teraz, nie wiem za bardzo, jak mam to zrobić. Chociaż nie, wiem, co ja gadam. Tylko nie wiem, jak to przytwierdzić. Naszykowałem sobie dwa stare jakieś takie chyba panele na sufit. To na sufitach takie rzeczy były. Musimy je przytwierdzić po bokach. Ładnie przytwierdzić. Całość wyrównać. Tak średnio mi się to widzi, jakoś tak. Dobra, sprawdźmy z drugiej strony. Kurde, jak się obrócić? Dobra, to będzie szybka akcja. Aha, refleks. Dobra, o, tu już trochę lepiej by mi to wyglądało. Ja bym zaczął od wyrównania tej strony. Nie wiem, jak to sobie przyczepić, żeby te dwa się trzymały. Jak ja mam to złapać, żeby było tak i żeby to nie spadało? Nie, no nie mam pojęcia. To się jakoś nazywa, mówi się na to jakoś. Szalunek chyba, tak? Nie wiem, jak się robi szalunek. Ale wiem, że nie jest równo i trzeba odsunąć, żeby było git. Trzeba wyrównać do tej cegły na górze. O, czyli musi odstawać gdzieś od ściany, od ostatniej cegły jakieś 3 cm. Najpierw to sobie powycieram. Dobra, teraz jak to zrobić? Jak to kurde przytwierdzić, aby było git? Nienawidzę takich myśleń. Jak to przytwierdzić? No, trzymać tego po prostu nie będę, bo to głupie. Dobra, tak sobie pomyślałem o czymś, ale muszę zobaczyć, czy mam taki ściskacz, klamrę taką, żeby z dwóch stron chwycić i ścisnąć. Ściskacz po prostu jakiś by się przydał. Nie no, nie ma nigdzie ściskacza. Nie no, nie wiem. Nie mam ściskacza. Idę jeszcze na górę, zobaczę. No nie ma. Nie ma, kurde. Chyba wpadłem na genialny pomysł. Proszę państwa, spróbujemy tym. Patrzcie. O kurde, ty. Wpadłem chyba na genialny pomysł. Zobaczymy tak, o, czy to ma sens, czy to ma potencjał. Aj, nie będzie chyba potencjału. Nie, za długie to jest. No niestety, dobra, szukamy innego rozwiązania. Szkoda, że tutaj też nie mogę się wkrętami wkręcić jak tam. Nie wiem, co mam zrobić. Proszę państwa, znalazłem ściskacz tak, jak potrzebowałem. Tylko nie ma rączki, uwalona, więc nie wiem, jak sobie z tym poradzę. Ale chciałem na takie dwa, na dole i na górze. I by było zarąbiście. Ale spróbujemy. No nie. Nieważne. Nie było tematu. Dobra, nie. Koniec, bo już się zaczynam drażnić, że nie mam pomysłu na to. Po prostu to przykręcimy. Nie chciałem tego robić, ale trzeba. Co jest, kurde? Czo wiertła nie mogę wyjąć. Co jest? Chuj. Co? Wiertła nie mogę wyjąć. Nie, no trzeba to gówno wyjąć. Co? Coś przykręć. Tutaj się przekręca. Wsadzam. Jest, trzyma się. Odkręcam i się nie trzyma. Nieważne, udało radę. Proszę państwa, mamy kołeczki szybkiego montażu. Najpierw trzeba wypoziomować, a zaraz będę się w to bawił. Trzeba złapać. Tu będzie koniec. Tak, żeby było w oczku. Jest w oczku. No kurde. Jest perfekt. Teraz sobie przewiercę otwór w cegle. Muszę to trzymać. To ma się nie ruszyć nawet, nie? Ani kurde drgnąć. I ten kołeczek przejdzie przez to. No przejdzie, przecież. Chyba trzyma. No, no. Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Zrobimy jeszcze tutaj otwór. Tylko sprawdźmy, czy mamy, na pewno wszystko jest git. Jest petarda. Dobra, tak zostaje. No nie, pustka jakaś. Co jest? Serio? Mamy kołka z powrotem. Nie wiem, czy on będzie dalej miał zastosowanie. W innym miejscu. Tu się wkręcę. No tu musi być git. O, ten trzyma. Ale to będzie pełna profeska, już to widzę. Będzie pięknie. Jest w oczku wszystko. Wszystko śmiga. No nie, tutaj wylatuje. Sprawdźmy jeszcze raz. Kurde, właśnie, ciągle gadam poziom. Pion. Sprawdźmy pion. Pion jest. I teraz z drugiej strony. A jak to teraz złapać, żeby to było równo? No bo poziomicą nie złapię tego, tak? No tak nie mam co liczyć. Ty, jak to zrobić teraz? To mi teraz zadanie. Ty, jak to zrobić, żeby to było teraz równo? Na oko, żeby się zgadzało. Dobra, robimy na oko. No nie, no tak nie można.
Ale w sumie by było git, to tak jakoś. Czy te cegły są równe? No nie są. Niestety, ale mikrofon mi się rozładował, przez co nie ma dźwięku, ale postaram się zdabingować to, co mówiłem. Przykręcę na oko i będzie gitara. Wziąłem wiertarkę i zacząłem przykręcać, potem wszystko wypoziomowałem. Jak już przykręciłem, to tak sobie popatrzyłem, stwierdziłem, że coś jest nie tak. Wziąłem poziomicę i przyłożyłem i powiedziałem: o kurczaczki, ale krzywo. Trzeba odkręcić. Odkręciłem i zacząłem na nowo ustawiać na oko. Przykręciłem, sprawdziłem, było git. I poprzykręcałem więcej kołeczków, żeby się to trzymało. Dobra, proszę Państwa, przyszedł czas, żeby namoczyć tą ścianę. Może gruntem walnę? Albo nie, to jest cegła, dobra, moczymy. Po prostu woda. Teraz trzeba rozrobić zaprawę. Co ja gadam, zaprawę? Proszę Państwa, my tu mamy MPS-a. MPS z gipsem. Tak mi pokazywał dziadek, żeby dać trochę gipsu. W zasadzie nie wiem po co, chyba żeby szybciej wiązało. Trochę gipsu. Jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę. Dobra, może być. O kurde. Dolewamy wodę. Tu jest. Naszykuję jeszcze tylko szpachelkę. Ty, ja mam coś takiego, ale czy to... O, za małe. Za wąskie. Czym ja to będę równał? Teraz mamy problem. Jakąś deseczkę chyba bym wziął. Weźmiemy sobie taką deskę i tym będę równał. Będzie w sam raz. O. Ciach. Czy to się nie będzie ruszać? No będzie. Ale co z tego? Dobra, lecimy. Będzie dobrze. Aż takie gęste? Nie. Zajebiste to jest. No. O wiele lepsze od zaprawy. Ten MPS. To się trzyma. Takim czymś to można równać, a nie jakąś popelinę ostatnio robiłem. Wiertłem tam na dole się poubijało. Chyba jeszcze trochę wody trzeba. Myślę, że styknie. Bo tam jest za dużo suchego na dnie. Za dużo naraz chyba rozrobiłem. Jeszcze raz śmigniemy tym. No patrzcie. No chyba idealna. Nie spada. Ciekawe, czy w ogóle rzuty będą dobre. Zajebiste. Już mi się to podoba, ale za mało zrobiłem. Ale w sumie jak ja taką grubą warstwę walnę? To jest bardzo grubo. Ja to będę musiał chyba na raty, aż to zaschnie. I kolejna warstwa, tak? Bierzemy... Jakie kleksy, jak to się fajnie trzyma. Zajebiste. Ej, cegły powinienem w to wciskać. Poleciało mi na plecy. Ale nie, no za dużo mi tego pójdzie. Muszę w to wciskać. No, przecież. Szkoda tyle MPS-a, bo przecież to ja bym całego na to zmarnował. Kurde, za wysoko rzuciłem. Ej, to się odkleja. No kurde! Za wysoko. Tutaj ma rzut. O! Kurde, chyba za suche zrobiłem, bo się rozwala. Deska to chujowy pomysł. Ale chujowo. Co ja mam teraz z tym zrobić? Fuck, co tu zrobić? No nie ma nic innego niż deseczka. Tam by się przydało górę zapchać. Rzucę kleksa. Ja, nie trafiłem. O, tak wcisnę. Ale to popelina z tego wyjdzie. O, mam pomysła. Wiem jak to. Teraz szybko jakieś te... Ale do dupy się jak zwykle przyszykowałem. Ten tutaj będzie pasował... Nie, za duży. Tu będzie dobry. Więc go oszczędzę na... Albo tak. Dobra. Dobra, będzie zajebiście, zakryję go. Nie! Dobra, to jedna szpachelka, trudno. Bierzemy deseczkę. O, ale zajebiście to wykminiłem. Czeszemy to tak jakby. Jeszcze tutaj walnę kleksa. Bierzemy dechę. Chociaż trochę niech to wygląda. Ja pierniczę, ale petarda teraz to będzie. To już mi się w miarę podoba. Nie to co poprzednim razem. No okej, no przyznam, poprzednim razem to była popelina. Ogólnie to tak, bo ja dorzuciłem do tego MPS-a gips. Bo tak podpatrzyłem u dziadka, że on dorzucał gips, tylko że on to robił pod skrzynkę elektryczną. Weźcie mi napiszcie w komentarzach, jeżeli ktoś się zna, czy jeżeli bym nie dorzucił gipsu do MPS-a, tak jak to zrobiłem teraz, czy on dalej byłby git. Wiecie o co chodzi? Bo nie wiem, czy to dobrze tłumaczę. Czy dalej by... Tak samo się kleił ładnie. Że taki fajny... O, przepraszam. Taki fajny, sztywny byłby, czy nie? Bo mnie to teraz zastanawia. Chyba jest w porządku, nie? Bo to ma być tylko równa powierzchnia tutaj. Na boki na razie nie patrzę. Mamy kolejną partię MPS-a. Chyba za rzadki się wydaje. Kurde, ten się bardziej rozbryzguje. Za delikatny, więc trzeba troszeczkę go dosypać. No! Luksus! Zajebiście. Ogólnie to się nie przygotowałem na takie wstawianie. I płynnym ruchem, idealnie.
Ej, ale tak szczerze mi napiszcie, czy ja robię popelinę teraz? Jak dla mnie nie. Chyba zarąbiście, nie? I tak do samego dołu i będzie gra muzyka. Będzie prościutko. Uważam, że to co robię jest naprawdę, że jest po prostu w porządku, nie? Że nie jeden fachowiec by się nie powstydził. Teraz nikt mi nie powie, kto to panu tak spolił. Będzie, dajcie mi numer do takiego fachowca. Po co nam jakieś pace budowlane, jakieś inne pierdy? Jak można sobie pięknie poradzić? Deseczka wystarczy, czasem trzeba pomyśleć i gra muzyka. Kurde. Ale to jest zajebista zabawa. Znaczy zabawa. W sumie dziwne, że ja się bawię przy czymś takim, nie? Ale mi się to fajnie robi. Spoko, to efekt jest po prostu jest fajny dla mnie. Bo jak zazwyczaj robiłem popelinę, to jakoś wygląda i jestem zadowolony. Aż się od razu chcę robić. No tutaj sobie uzupełnimy pomiędzy. Patrzcie, jaką metodę znalazłem. No nie, trochę do dupy. Chociaż... Nie no, ogólnie jest gitara. Zostaw suba. Czy? Słyszeliście? Zostaw suba. Suba i lajka. Pamiętajcie. Na razie wygląda to tak. Z tej strony no takie kleksy tylko dawałem, żeby wyrównać. Proszę Państwa, w trakcie czekania, aż to wyschnie, wywnioskowałem sobie. Nie będę teraz uzupełniał tutaj tych boków. Ważne, że jest tutaj teraz pion, że pion się zgadza. Jest wszystko git. Odkręcam sobie już te boczki, a wyrównam to, jeżeli chodzi o narożniki, od razu klejem, jak będę przyklejał regipsy. Uważam, że to dobry pomysł, no bo nie ma sensu teraz się nad tym spuszczać i to wyrównywać, żeby było wszystko pięknie. Jak i tak później będę musiał tak czy siak nawalić kleksów przy klejeniu regipsów. Odkręcamy, zobaczmy efekt wow. Wiecie, co mi się podoba w tych kołkach szybkiego montażu? Że one w sumie są wielorazowe. Ja je mogę sobie wyciągnąć, wbić, wykręcam wkręta, wychodzi i mogę takich używać w kółko. Takie mam jedno pytanie do Was. Po rozbieraniu drzwi miałem sporo pytań o te mieczyki. No co prawda nie są to miecze, ale przychodzę do Was z propozycją. Czy chcielibyście, żebym zrobił film, jak z tego robię miecz? Wiecie, naostrzyłbym to, ładnie wypolerował, to bym odciął. Coś bym może poprzerabiał, żeby to wyglądało jak mały mieczyk, jakiś sztylet i byłby dla Was do zgarnięcia taki mieczyk. Zrobiłbym na przykład znowu kolejny konkurs jak z cegłą. Co Wy na to? Dajcie znać. Jak to wygląda? Tak wygląda gotowa robota. Równiutko. Jest idealnie w oczku. Patrzcie. Prawie wszędzie dolega. Luksus. Pamiętaj, wbij na Insta.